Hej Scenbakus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z GTA Online, ale z serii pytanka. Czyli seria, w której odpowiadam na Wasze pytania z komentarzy, a także z donate'ów. Oczywiście różnica jest taka, że jeżeli się donate, no to pojawi się na odcinku na 100%, a komentarz no masz jakąś tam szansę, że twój komentarz wybiorę. I teraz bardzo ważna sprawa. Piszcie więcej pytań pod tym odcinkiem, dlatego że dużo osób w komentarzach pod innymi filmami pisze do pytanek coś piszesz. Spoko. Ale ja tego nie biorę, dlatego, że po prostu przed nagraniem odcinka wchodzę na odcinek pytanek i szukam jakichś fajnych komentarzy. Dzisiaj znalazłem tylko i wyłącznie jeden, na który mogę odpowiedzieć, więc lecimy. Chociaż w sumie nie, bo jest ważna informacja, po pierwsze łapki w górę nie zostawiłeś, a to niemiłe, strasznie. A po drugie, uwaga uwaga, będę tworzył, już kiedyś o tym mówiłem w sumie, top 10 trybów adwersarza w GTA Online. Nie będzie to następny odcinek z właśnie naszej co sobotniej serii, jakby co. Ale chcę już teraz się do tego przygotować i powoli materiały zbierać, więc jeżeli lubisz jakiś tryb adwersarza i nie chcesz, żebym go pominął, to napisz o nim pod tym odcinkiem. Dziękuję serdecznie za właśnie Waszą opinię. A teraz lecimy do pytań. Magic.pl napisa tak, no ja mam teraz serowe bronie i nie mogę do nich Ammo kupić przez menu interakcji i muszę do ammunition lecieć. To nie jest w sumie pytanie, ale postanowiłem, że to wezmę, ponieważ jest to odpowiedź na... Pytanie, które było właśnie w odcinku z pytanek poprzednim, i właśnie bronie laserowe, mimo że są laserowe, korzystają z tej samej amunicji co na przykład bojowy KM i minigun. Czyli po prostu kupujesz amunicję do minigana, i przy okazji kupujesz amunicję do laserowego minigana. Kupujesz, kupujesz amunicję do bojowego KM, kupujesz amunicję do bojowego KM, tylko tego laserowego. <noise> Więc po prostu nie musisz do właśnie ammunition latać, żeby amunicję do niej kupić. Jakby co. A teraz lecimy sobie dalej. Rura od Malucha, to już są donaty. I napisa tak: Cześć Baku, czy da się mieć dwa hangary? Niestety, a w sumie, niestety. Hangar jest słaby, więc hangar może mieć tylko i wyłącznie jeden. Jedyną rzecz, którą chyba możesz mieć kilka sztuk, to oczywiście mieszkania, tam garaże, wiadomo, i magazyn na paczki. Magazynów na paczki możesz mieć pięć. A na przykład, nie wiem, import eksport jeden, yy, arena wojny, no w sumie też jeden, <grych> i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest po jednej. Yy, dalej. 2 Kuba 1. Ciekawy nick. Eee, napisał tak, cześć Baku, są do ciebie pytanie. Jak czyter rzucił mi kasę, napisałem do Rockstara i dałem SS-a jak mi rzuca, to czy jest szansa, że dostanę 1 milion i jak zostać VIP-em? Co to w ogóle jest za pytanie? Ja pierwszy... Po pierwsze, dobra, zacznijmy od VIP-a. Żeby zostać VIP-em potrzebujesz 50 tysięcy, jeżeli masz kupione biuro, no to VIP zmienia się w prezesa. A jeżeli chodzi o Rockstara, jeżeli wysyłasz do Rockstara, że ktoś Ci rzuca kasę, no to oni bez kontekstu nie wiedzą o co chodzi? I najprawdopodobniej dostajesz Bana. Tylko i wyłącznie tyle. A jeżeli chodzi o milion, no to nie wiem skąd sobie go wytrzasnęłeś. Rockstar nie daje żadnych nagród za zgłaszanie takiej rzeczy. Eee, dalej, Gracox napisał tak: siema, czy dobrze zrobiłem? Jak kupiłem małe magazyn na 16 sztuk, później uzbierałem na duży. A w jednym z odcinków mówiłem, że lepiej kupić średni i duży. A ja kupiłem mały i duży. I co teraz? To po prostu teraz kup sobie duży magazyn, kolejny, najlepiej i zamień go za mały i tyle. Po prostu podczas kupowania możesz sobie zamienić ten e, stary magazyn na nowy i tyle. Lecimy sobie dalej. E, babcia Ula napisała tak, siemka mogę prosić o unbana na Discordzie, nick. O jest jaki dziwny nick. Sprawdźmy za co masz bana, to jest moja ulubiona sekcja, bo jak ktoś wysyła właśnie takiego donata o unbana, no to muszę się narazić na to, że po prostu powiem, za co miał bana, a to może być coś niemiłego. E, CKJ. E, CKJ. 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 Aha, dobra, ok. A może Ariwet po prostu? E, niestety taka osoba nie ma bana na Discordzie, więc e, przykro mi, lecimy sobie dalej. Potis napisał tak. Siemka kabaku, są pytania, jak wjechałeś do babuszki od tyłu, bo jak ja próbuję wjechać i nie mogę, bo jest jakaś blokada. Myślałem w sumie, nawet czy nie zrobić o tym odcinku, ale może po prostu w odcinku z pytanek o tym powiem. Jeżeli masz zainstalowane różne tam upgrady do bambuszki, no to nie wiedziesz. Jeżeli masz bambuszkę stokową, no to wiedziesz do tyłu. Nie wiem, która dokładnie opcja timingowa to blokuje, ale bardzo możliwe, że ten dopalacz, który po prostu was wystrzeliwuje przy starcie. Więc po prostu najlepiej mieć stokową bambuszkę i tyle. Lecimy sobie dalej. Smatix napisał tak, gdzie bardziej opłacać chubilki GTA 5 Na Steam czy Rockstar Games Launcher? Na Rockstar Games Launcher powinno być taniej, więc oczywiście Rockstar Games Launcher polecam. No i ogólnie po co odpalać 5 launcherów, skoro można odpalić sobie tylko i wyłącznie jeden? Polecam e, Rockstar Games Launcher. E, dalej, Adibu napisał tak, Bagus: A żeby zrobić napad na kasyno, trzeba mieć kupiony Penthouse. E, nie, wystarczy Salon gier. Penthouse jest tylko i wyłącznie do jednego przygotowania, które jest opcjonalne więc nie musi mieć penthouse'u, chociaż polecam, no bo może tam zarobić właśnie ponad milion za wykonywanie misji i dostać darmowy samochodzik, więc spoko. Dalej, użytkownik napisał tak, Święty kabakus, problem z salonem gier, po napadzie na kasyno mój salon gier wyglądał jakbym dopiero go kupił, wiesz o co chodzi, pozdrawiam, wiem o co chodzi, jest niestety bóg, który powoduje to, że raz na jakiś czas... Rockstar lubi komuś zresetować gier, Więc niestety jesteś tą osobą poszkodowaną, jedną z niewielu, ale jesteś. Mi ani razu to się nie zdarzyło, ale znam osoby, które właśnie taką sytuację a prostu mieli i nie ominiesz tego. E, dalej, Baksik napisał tak, Siemabachus, kupiłem w zasadzie opresora dwójkę, ale niestety totalnie zapodział mi się opresor jedynka. Mechanik klub motocyklowy nigdzie tak z sentymentu chce go w garażu. Jeżeli w klubie motocyklowym, w sensie w tym menu przywoływania, e, prezydenta nie masz tego pojazdu, no to najprawdopodobniej już go kompletnie nie masz, dlatego że po prostu zgaduję, że była taka sytuacja, że masz sobie. E, taką ochotę, żeby kupić sobie opresora dwójkę. Kupujesz na przykład opresora dwójkę, nie masz miejsca w garażu. Gracie pokazuje, nie masz miejsca w garażu, wybierz pojazd. Wybrałeś opresora jedynkę, opresor jedynka znikł i w te miejsce masz opresora dwójkę na przykład, nie? Albo mógł być to jakiś inny pojazd, więc po prostu zgaduję, że go zastąpiłeś i tyle. Eee, dalej, Święty Mikołaj napisał tak, jakiś samochód polecasz do dwóch milionów, jakiś samolot polecasz do 4 milionów. O Jezus Maria. Polecam ci Hydra albo Lasera. Laser jest droższy, ale moim zdaniem jest minimalnie lepszy. A jeżeli chodzi o samochód, no, jest o tym odcinek, więc polecam sobie spojrzeć. Lepsze samochody w GTA. W tej cenie będzie paria, fajny. Italy GTO. Dozbieraj trochę i sobie kupisz Emerusa. Po prostu, polecam. Mamba. Siema Bacchus. Zaraz kiedyś w Red Dead Redemption 2. A jeśli tak, to czy nagrasz? Gram codziennie i nawet nagrywam, tylko na drugim kanale. Bachus Exe, polecam. Jest on y, właśnie w polecanych kanałach na moim kanale. Polecam. Nieznajomy napisał tak. Cześć Bakus, jak myślisz, opłaca się zbierać. A potem sprzedać 5 pełnych magazynów na paczki na obu postaciach, a szczególnie na premiera z 2. Tak. To jest bardzo dobra taktyka, ale bardzo czasochłonna. Ale jak zrobisz na tych wszystkich postaciach, to łącznie tam zarobisz. Uwaga, uwaga, ile to będzie? 50 milionów na dwóch postaciach. Jak zapełnisz, więc kurde, opłaca się. Mega. E, lecimy sobie dalej. Mataniach napisał tak: Cześć Baku, są do ciebie pytania, a mianowicie, czy technicy w klubie nocnym działają, gdy mam wstrzymaną produkcję w wytwórniach z klubu motocyklowego? Chyba nie, nie jestem pewny. Na pewno nie musisz mieć, wiecie, produkcji odpalonej w takim sensie, że nie musisz sobą kupować, ale czy możesz ją kompletnie wstrzymać? Wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewny, bo ogólnie, jak ostatnio mi napali na wytwórnie, to musiałem ją jeszcze raz przygotować, żeby właśnie technik zbierał. Ten cały towar, więc widać, że coś tam chyba trzeba mieć to minimalnie odpalone. Ale ze sobą nie kupuj, nie rejestruj się jako prezydent i rachunków nie będą oni ci pobierać. Polecam taką taktykę po prostu, nie? Kamil napisał tak, cześć, mam pytanie: Czy jak będę miał 0 dolarów na koncie, to co się stanie z płacą innymi mechanika? Po prostu im nie zapłacisz, a jak mu nie zapłacisz, no to nie będzie on po prostu działał i nie będzie ci przywoził autek. Wytwórnie, bunkry, kluby nocne przestaną po prostu działać, jeżeli chodzi o mieszkanie to nie będzie prądu, do tego w mieszkaniu będzie się syf, dlatego że nie będzie sprzątaczki i parę innych spraw, więc y, bardzo fajny taki element od Rockstara. Chciałem kiedyś zrobić o tym odcinek, ale niestety przez to, że mam 300 milionów na koncie jest to strasznie utrudnione. Ale może kiedyś jakoś to już się uda zrealizować. E, dalej, x 337 napisał tak, czy można mieć wszystkie garaże w GTA? Tutaj dalej nie będę czytał, ale tak, możesz wszystko posiadać, nie wiem czemu takie w ogóle pytanie zadajesz. Oczywiście po jednej sztuce, jeżeli o to chodzi. Dalej, Lolak napisał tak, siemka. Dzięki twoim poradnikom na napady zarabiam dużo więcej niż wcześniej, mam dla ciebie propozycję odcinka, może nagrasz najlepsze auta do tuningu, te zwykłe bez broni, pozdrowisz mnie i Krasiego. Tak, w ogóle mam w telefonie sobie zapisane materiały z serii top 10 ala, na różne właśnie zestawienia. I nie będę mówił właśnie jakie są te zestawienia, żeby Wam tutaj nie spoilerować, ale na przykład jednym właśnie z właśnie tych odcinków jest najlepsze auto do tuningu i za jakiś czas kolejny odcinek, tylko że z tytułem najlepsze tanie auta do tuningu. I taki odcinek powstanie, ale na razie na dwa kolejne mam już pomysł, więc na razie to wiecie jest oddalone w czasie, ale będzie, więc obiecuję. A Krasiego i Lolaka pozdrawiam z tego miejsca. Dalej, Domin napisał tak Co najlepiej, kupić bazę, klub nocny czy salonier Kup salon gier. Zależy mi na prostym, szybkim zarobku w pojedynkę A mam już biuro, bunkier i klub motocyklowy Kupuj salonier Na finał zawsze kogo znajdziesz A wszystkie przygotowania robisz sobie solo ehm, Dalej, Jogi napisał tak Siemka, Bakus Co sądzisz o Proto? Pozdrowisz Pozdrawiam Diego a jeżeli chodzi o Proto To uważam, że to jest całkiem niezły pojazd Ale przegrywa z zemerusem, Kriegerem Wagnerem i wieloma innymi, ale ogólnie kiedyś był w miarę spoko, powiedzmy. Ale teraz są po prostu lepsze pojazdy. Eee, dalej, dalej. x 337 po raz kolejny napisał tak. Jeżeli ty mówisz, że mieszkasz na Zadupiu i masz słabego neta, to ludzie, którzy mieszkają w mieście mają dobrego neta i nie dodają tak często jak ty, kiedy na następny odcinek garaż na wjazd. Eee, dobra. Jeżeli chodzi o neta, no niestety... Mam sobie goneta, ale cały czas po prostu uploaduję. Kiedy mam wolny czas, jeżeli uploaduję, to odpalam sobie PlayStation, platynuję sobie gierki. Na razie chyba mam 12 platyn, ale spokojnie, z czasem będzie więcej. A jeżeli chodzi o odcinek garażu na wjazd, no to niestety, żeby nagrać odcinek garażu na wjazd, no to muszę znaleźć dobrego gościa, który potrafi coś opowiedzieć o tych autkach. Nie jest to zbyt proste. <laughs> Okej. Okay. Eee, dalej, dalej. Count napisa tak. Elo, Bachu, są mam pytanie. Co się stało z kanałem ja z bratem? Jest plan na reaktywację, ale niestety na razie po prostu mam zbyt wiele spraw na głowie. Poszka napisał: tak, "Siemka, mogę do ekipy?" Ja pierdziele, jakim prawem? Jakim prawem to się stało, że w odcinku poprzednim, gdzie mówiłem o ekipie, że nie ma ekipy, nie prowadzę żadnej ekipy. Ktoś pyta, czy może do ekipy? Nie możesz, nie ma ekipy. Kaman, jak? Eee, I tyle w sumie. A nie, pozdrawiam marihułlane i mamulta, więc okej. Okay. E, Poszka też pozdrawiam z tego miejsca. E, Szymon, napisał tak, cześć Bakus, mam pytanie, czy opłaca się kupić Dominatora GTX? Jak mam dużo kasy? Pozdrawiam z rodzinką. Tak, dominatora GTX opłaca się kupić, dlatego że jest to pojazd, który prowadzi się zajebiście w porównaniu do innych paselkarów, ale niestety kosztem prędkości. Maska stalina 38, napisa tak, lepiej kupić hangar w bazie wojskowej, czy lepsze fabryki jako klub motocyklowy, czy ulepszenia do fabryki innych. Pozdrawiam. O Jezus Maria kup sobie ulepszenia. Lepiej na tym wyjdziesz niż na kupnie hangaru, naprawdę nie polecam hangaru. Jak ktoś oglądał mój odcinek Top 10 biznesów, gdzie Hangar był na 10 miejscu, to wie o co chodzi. Po prostu, lecimy dalej. Konto usunięte napisał tak. Siema, Bakus, co myślisz o. No i myślę o nim tyle, że po prostu jest frajerem. Dalej. Kapusta. Hej, jakbyś będzie gdzie ta 6 na Xbox One? Mam nadzieję, że nie. Du -du -du -du. Czemu? Czemu nie chce GTA 6 na Xbox One, nie chce GTA 6 na PlayStation 4? Czemu? Dlatego, że zawsze konsole będą ten rozwój tych gier stopować, nawet jeżeli one potem wyjdą na przykład na PlayStation 5 i na Xboxa tego nowego Scarlet coś tam coś tam. Bo załóżmy, że chcą stworzyć bardzo dużą mapę, PlayStation 5 poradziłoby sobie z tym, ale PlayStation 4 nie poradziłoby sobie z tym, no, załóżmy, nie? No to co? Ucinamy mapę, robimy mapę na PlayStation 4, później wydajemy grę na PlayStation 5 i dzięki temu, uwaga, uwaga, mamy mniejszą mapę na PlayStation 5, mimo że na PlayStation 5 moglibyśmy mieć tę mapę o wiele większą, na przykład taki prosty przykład, nie? Albo na przykład samochody muszą jechać tutaj 200 na godzinę maksymalnie, dlatego że inaczej dyski są zbyt wolne i mapa nie będzie się wczytywała, za mało ramu, słaby procesor. No to niestety ograniczmy prędkości do 200. E, później gra wychodzi na PlayStation 5, e, więc niestety przez to e, nie możemy dodać szybszych samochodów, dlatego że uwaga, uwaga. Starsze samochody będą zbyt bardzo odstawać, więc zostajemy przy tym, że samochody są strasznie wolne, tak samo jest, jest to w GTA 5 e, na przykład. <grych> e, dobra, taki prosty przykład, więc po prostu. Chcę, żeby GTA 6 było tylko i wyłącznie na nową generację konsol i mam nadzieję, że tak będzie. E, dalej, ale oczywiście PC -ty też. <grytanie> e, Bronek napisał tak, 7 kabaku są pytania. Jakim samochodem najczęściej poruszasz się po LS? Pozdrawiam, nie z rodzinką. E, samochodem? No to raczej itali GTO. Ale z takich pojazdów to to oczywiście opresor dwójka jest najlepszym pojazdem do poruszania się po GTA. E, dalej. Limak napisał tak, siema bachus, jak mnie najlepszy youtuber, pozdro. Dzięki wielkie za miłe słowa, kolego Limak. I oczywiście za donate, bardzo dziękuję. Użytkownik po raz piąty napisał tak, elo bachus, ostatnio miałem taką sytuację, robiłem napad na kasyno, w którym kraliśmy dzieła sztuki, ale gdy weszliśmy do skarbca, to oprócz obrazów stał na środku również taki sam stolik ze złotem. I to jest dalsza część tutaj. Taki sam, jaki możemy zobaczyć, gdy robimy zwiatka syna i trafi nam się złoto. Więc mam również pytanie: czy też miałeś kiedyś podobną sytuację? E, tak, no bo na przykład robić sobie złoto, czy tam obrazy, i na środku może stać złoto. Może stać gotówka, i po prostu nie da się tego zebrać. To jest bez sensu trochę, ale tak po prostu jest. Tak, Rockstar zrobił. E, lecimy sobie dalej. Alex napisał tak: Siem Kabakus. Mam no pytanko, czy opłaca się zaopatrzyć w klub nocny i czy to w ogóle jest opłacalne? Pozdro i jesteś moim ulubionym youtuberem o tematyce gta online. Tak, salon gier, bunkier, klub nocny, wytwórnie po to, żeby klub nocy zbierał, tyle. Aktualnie tylko i wyłącznie to się opłaca, inne biznesy są strasznie do tyłu, więc polecam taką taktykę, może kiedyś zrobię o tym materiał i wytłumaczę dlaczego tak jest, a teraz po prostu nie chce się rozgadywać. Dalej, Aigerb. Siemka mam pytanie, pytanko: Czy w RDO mogę grać z kimś, kto ma na przykład PC, a ja mam PlayStation 4? I czy podrobisz mnie i Kacpra Kapera, e, sorry? Ja Kapera, a także iGerb, A jeżeli chodzi o taką właśnie wspólną gierkę, na szczęście nie. Dlatego że na PC tak są już cheaterzy niestety, a na PlayStation 4 gramy sobie normalnie i żadnego cheatera nie spotkałem. Takie uroki konsole. Więc ja na przykład gram w Red Dead na konsoli i cieszę się z tego niezmiernie, że crossplayu nie ma. Jej. Keo, chyba tak? Napisał tak. Bakus, wiesz może kiedy będą premie na napady z bazy? Pozdrow, cukier. Aha, okej, okay. nie, nikt nie ma informacji o premiach. Nie pytajcie mnie nigdy o premie, bo ja nic kompletnie o tym nie wiem. Skill Dogs. napisał tak. Czy jaką bazę i ja Avengera, to czy ja kupię inną bazę, to Avenger się w niej pojawi. Dzięki za odpowiedź. Tak, Avenger się przeniesie do kolejnej bazy, więc nie musisz się o to martwić i to tyle w tym odcinku, więc piszcie w komentarzach pytanka, a także wasz ulubiony tryb adwersarza i ja taki materiał z top 10 przygotuję, ale nie będzie to w tą sobotę, tylko na następną, bo w tą sobotę już mam plan zajebisty, więc polecam wyczekiwać. W sobota, godzina 10.15, ja się zabierzę tam się zarabia część, elo.